Sylwia Peretti kilka tygodni temu przeżyła wielką tragedię, która wstrząsnęła także polskimi mediami. Wypadek, w którym życie stracił jej syn. Do dziś budzi ogromne emocje, a wiele kwestii wciąż nie zostało jeszcze wyjaśnionych. Do katastrofalnego w skutkach zdarzenia doszło w nocy z 14 na 15 lipca. Mężczyzna wraz z trójką znajomych znajdował się w samochodzie, który rozbił się na bulwarach przy moście Dębnickim w Krakowie. Kierujący Renault Megane 24, klatek stracił kontrolę nad pojazdem, w wyniku czego auto uderzyło w sygnalizację świetlną, następnie dachowało i na nadwiślańskim bulwarze trafiło prosto w betonowy mur. Choć początkowo wydawało się, że to nie syn gwiazdy królowych, życia siedział za kierownicą sportowego samochodu, śledztwo wykazało, że chwilę przed katastrofą mężczyzna kierował pojazdem. Według badań przeprowadzonych przez biegłych, syn celebritki w momencie wypadku miał we krwi 2,3 promila alkoholu. Dwóch z trzech pozostałych pasażerów również znajdowało się pod wpływem. Wiele kontrowersji wywołało archiwalne nagranie z Sylwią Peretti która mówi o swojej słabości do szybkiej jazdy samochodem. Poza tym z filmiku wynika, że celebrytka już wcześniej obawiała się o bezpieczeństwo swojego syna. Niedawno wyszło na jaw, że w związku z tragicznymi wydarzeniami uczestniczka Królowych Życia zdecydowała się na sprzedaż ulubionego samochodu, które nazywała Lucyferem. BMW M8 Competition wersji Manhart warte jest ok. 1,2 miliona złotych. Sylwia Peretti postanowiła sprzedać auto za część tej kwoty, mocno obniżając cenę. Na podobny ruch zdecydował się także życiowy partner gwiazdy reality show. W jednym z popularnych serwisów sprzedażowych można znaleźć aukcję, której przedmiotem jest BMW Łukasza porzuczka. Stan idealny, jak na zdjęciach. Właściciel niepalący. Samochód wyposażony we wszystko, co tylko możliwe było przy zamówieniu, czytamy w ogłoszeniu. Samochód który wielokrotnie pojawiał się w mediach społecznościowych słynnej pary, został wystawiony za 440 tysięcy złotych. Czy znajdą się chętni na zakup ekskluzywnego auta męża uczestniczki królowych życia? Zobacz też, Sylwia Peretti ledwie pochowała syna, a tu takie wieści. To nie były plotki, Sylwia Peretti pozbywa się samochodu. Złe wspomnienia, czy problemy finansowe? Sylwia Peretti nie odwiedza grobu Patryka P wszystko z powodu hejtu.